Dzień dobry, witam serdecznie na następnej naszej już audycji muzycznej, wakacyjnej audycji muzycznej. Nazywam się Sławomir Żydek, jestem muzykiem, jestem instruktorem Miejskiego Domu Kultury w Blachowni. Dzisiejsza nasza audycja, dzisiejsze spotkanie poświęcimy sobie polskiemu rockowi lat 80. Cóż to takiego jest muzyka rockowa? To wszyscy raczej wiedzą, jest to mocna muzyka gitarowa, z dynamicznym rytmem, z mocną sekcją rytmiczną. Często kompozytorem, twórcami wielkich przebojów muzyki rockowej są całe zespoły, a nie indywidualni artyści. Muzyka rockowa też często dotyczy różnych spraw społecznych, nieraz związane z jakimś buntem. Natomiast ta polska muzyka rockowa lat 80. nosi w sobie taki rys wolnościowy, rys dążenia do wolności, rys przemian społecznych i często właśnie artyści tamtych lat przenosili jakieś swoje idee w pewien sposób zakamuflowane w tekstach piosenek, przenosili różne emocje na koncertach. Wiele znamy takich zespołów rockowych lat 80. Dzisiaj chciałbym przypomnieć trzy moim zdaniem takie najbardziej znane grupy i zaprezentować po jednym przeboju każdego wykonawcy. Pierwszym naszym wykonawcą, pierwszym zespołem będzie zespół Lady Punk. Są to wszystko zespoły głównie powstałe w latach 80. i w większości działają do dnia dzisiejszego w składach nieznacznie zmienionych. Składają się z muzyków wirtuozów gitar basowych, dobrych perkusistów również, klawiszowców. I pierwszym takim utworem, który dzisiaj zaprezentuję, jest znany przebój tej grupy Zostawcie Titanica. Jako że dzisiaj mamy muzykę rockową, będę się troszeczkę wspierał tutaj podkładem perkusyjnym, żeby lepiej uwydatnić dynamikę utworów. Moja interpretacja na pianinie, na keyboardzie utworu rockowego. Wiadomo, są to utwory typowo gitarowe, dlatego moje wykonanie tutaj na instrumencie klawiszowym może być w jakiś sposób częściowo autorskie, ale staram się Państwu oddać przede wszystkim charakter, tutaj melodię, akompaniament
na ile jest to możliwe, żeby przypomnieć te największe przeboje. Kolejnym zespołem rockowym, który działa do dzisiaj, jest niewątpliwie zespół Perfect. Zespół Perfect również był takim zespołem bardzo zaangażowanym, jeżeli chodzi o przekaz społeczny głoszonych idei w tamtych czasach. Przypomnę dzisiaj jeden z większych przebojów tej grupy z lat 80. Piosenka pod tytułem Chcemy być sobą. Ostatnim zespołem lat 80., ikoną polskiej muzyki rozrywkowej, o której chciałbym powiedzieć, jest zespół Kombi. Zespół nieco inny od dwóch pozostałych, ponieważ oprócz typowego stylu rockowego łączy w sobie elementy muzyki elektronicznej, elementy muzyki klawiszowej. Muzyka rockowa jest tutaj połączona z tak zwanym synth-popem. Tak ten styl muzyczny lat 80. się nazywał, czyli muzyką popularną z elementami instrumentów elektronicznych. Jeden z największych przebojów tej grupy Słodkiego, miłego życia. Posłuchajmy.
serdecznie za dzisiejszą audycję, za uwagę. Życzę udanego wypoczynku letniego, udanego czasu wakacyjnego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.